Przed nami kolejny temat. Tym razem na warsztat weźmiemy Radę Ministrów w naszym kraju, czyli organ władzy wykonawczej potocznie nazywany rządem. Ale podkreślam, nigdzie tak naprawdę w dokumentach oficjalnych nie znajdziemy słowa rząd. Wszędzie funkcjonuje ten organ właśnie jako Rada Ministrów. Rada Ministrów to władza wykonawcza, tak jak prezydent, więc tutaj mamy dwa takie organy władzy wykonawczej w naszym kraju. Siedzibą Rady Ministrów jest Kancelaria Rady Ministrów. Znajduje się ona w tym oto budynku w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich. Warto zapamiętać też, jak wygląda ta siedziba, bo w którym zadaniu się może pojawić takie właśnie polecenie, żeby rozpoznać to miejsce. Czyli tam rezyduje nasz rząd tak zwany, czyli właśnie Rada Ministrów. Przypomnijmy sobie dzięki temu schematowi strukturę tych naczelnych władz w naszym kraju, w jaki sposób one są też wybierane, powoływane, czyli mamy tutaj u góry zaznaczony elektorat. Elektorat, czyli wszystkich wyborców, wszystkich obywateli, którzy biorą udział w wyborach i podczas wyborów przekazują swoją władzę na ręce najwyższych urzędników państwowych. Widzimy, że elektorat wybiera władzę ustawodawczą, czyli legislatywę, a więc wybiera podczas wyborów elektorat dwuizbowy parlament, czyli wybieramy członków Senatu, członków Sejmu. Czasami, jak już wiesz, obie te izby się spotykają razem, tworząc zgromadzenie narodowe. Natomiast jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, tutaj sprawa nie jest tak oczywista, jak w przypadku władzy ustawodawczej, dlatego że elektorat, czyli obywatele, nie wybiera całości tej władzy wykonawczej, bo jak widzisz, wybieramy podczas wyborów prezydenta, czyli elektorat ma wpływ na to, bezpośredni wpływ na to, kto zostaje prezydentem. Natomiast elektorat już w sposób bezpośredni nie wybiera rządu, czyli nie wybiera Rady Ministrów właśnie. Ten rząd jest powoływany już przez prezydenta za zgodą parlamentu też, jak widzimy tutaj, więc sytuacja jest nieco skomplikowana i zaraz sobie też o tym powiemy, czyli władza wykonawcza zwana egzekutywą nie jest w 100% z pochodzenia wyborczego, czyli nie w 100% jest wybierana przez elektorat w naszym kraju. Tutaj jeszcze widzimy, że jeżeli mamy wspólne posiedzenie prezydenta i Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta, to wtedy tworzą te dwa organy władzy wykonawczej tak zwaną Radę Gabinetową, o czym już też było wspomniane w temacie o prezydencie. Czyli no w takim razie przekonajmy się, w jaki sposób się wybiera Rady Ministrów. Skoro nie wybierają tego obywatele, nie wybierają tego rządu obywatele, to zobaczmy, jak to się odbywa. Mamy w naszym kraju tak zwaną procedurę trzech kroków. Trzech kroków ta procedura, jak widzisz, pochodzi z konstytucji aktualnie obowiązującej w naszym kraju. No i najczęściej kończy się na pierwszym kroku, który sobie zaraz prześledzimy, ale gdyby się nie udało wyłonić rządu według tego pierwszego kroku tej procedury, to jeszcze mamy przewidziane dwie inne możliwości. Tak to zabezpieczył ustawodawca tworzący konstytucję. Pierwszy krok, czyli jak się zwyczajowo powołuje w naszym kraju Rady Ministrów. Prezydent desygnuje, czyli wskazuje osobę jakąś do pełnienia tego urzędu, do pełnienia urzędu prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, zwany potocznie premierem, to jest ten, który przewodniczy Radzie Ministrów, jest tym najważniejszym członkiem rządu. No załóżmy na razie, że rzeczywiście prezydent desygnuje kogoś na to stanowisko, wtedy tenże premier, czyli prezes Rady Ministrów, proponuje prezydentowi skład swojego rządu, czyli skład Rady Ministrów. Czyli to on tak naprawdę wybiera ministrów, czyli nie obywatele, nie mają obywatele wpływu na to, kto zostanie ministrem poszczególnego resortu, tylko robi to sam szef rządu, czyli premier. No i znowu zakładamy, że to się wszystko odbywa, czyli premier rzeczywiście przedstawia nazwiska prezydentowi. Wtedy prezydent w ciągu 2 tygodni, czyli 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów, bo rząd nowy powstaje albo po nowych wyborach parlamentarnych, albo wtedy, kiedy po prostu poprzedni rząd się podał do dymisji albo został odwołany, czyli po prostu kiedy przestał urzędować.
No i tutaj prezydent rzeczywiście wtedy powołuje premiera, powołuje ministrów, wręcza im teki ministerialne, odbiera przysięgę od nowej Rady Ministrów. No i tak naprawdę można wtedy przejść do kolejnego elementu, czyli premier ma znowu 14 dni od powołania przez prezydenta na to, żeby przedstawić Sejmowi program działania swojego rządu i w związku z tym przygotowuje takie wystąpienie. To wystąpienie nazywane jest exposé. I to exposé przedstawia właśnie w Sejmie. No i Sejm po wysłuchaniu tego exposé głosuje nad udzieleniem lub nie temu nowemu rządowi wotum zaufania. Wotum zaufania, czyli Sejm, jeżeli się zgadza na te propozycje, które premier przedstawił w tym exposé, no to wtedy głosuje za udzieleniem tego wotum zaufania. Jeżeli natomiast się nie zgadza, no to tego wotum zaufania nie udziela, głosuje przeciw. No i zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów, czyli 50% plus jeden głos co najmniej, przy co najmniej jednej drugiej ustawowej liczbie posłów, czyli to jest 460 osób jest w całym Sejmie, jedna druga to oczywiście 230 musi być co najmniej posłów i taki wymóg nazywamy oczywiście kworum, jak pamiętasz. Kworum. Czyli kworum to jest połowa składu izby naszej poselskiej, czyli Sejmu. No właśnie. I wtedy, jeżeli rzeczywiście taki rząd otrzyma takie wotum zaufania, to zaczyna normalnie pracować, rządzić i wszystko jest ok. Natomiast, jak widzisz, są takie trzy momenty tutaj, kiedy może coś pójść nie tak. Może na przykład prezydent z jakiegoś powodu nie desygnować nowego prezesa Rady Ministrów. Może z kolei premier, desygnowany przez prezydenta, premier może nie chcieć być premierem i może nie przedłożyć propozycji osobowych, personalnych co do składu swojej Rady Ministrów. I to jest ten drugi moment. No i trzeci moment, tutaj taki krytyczny, to jest taki, kiedy po wygłoszeniu exposé Sejm nie udziela wotum zaufania nowemu rządowi, czyli nie chce się zgodzić na tą wizję rządzenia, jaką zaprezentował premier w exposé. I co wtedy? Jeżeli mamy jakikolwiek z tych trzech przypadków, wtedy się uruchamia tak zwany drugi krok tej procedury. Zobaczmy, jak on wygląda, czyli tu widzimy te trzy możliwości, sprowadzają nas tą strzałeczką w to miejsce. Drugi krok polega na tym, że wtedy Sejm nasz, polski, w ciągu 14 dni od upływu poprzednich terminów wybiera premiera, czyli prezesa Rady Ministrów i proponowanych przez niego ministrów bezwzględną większością głosów przy co najmniej jednej drugiej ustawowej liczby posłów, czyli sytuacja już nam znana. No i następnym krokiem jest tutaj prezydent, który powołuje Radę Ministrów, odbiera przysięgę od jej członków. Natomiast tutaj znowu może coś pójść nie tak w tym drugim kroku. Otóż Sejm może nie dojść do ładu, może nie dojść do porozumienia sam ze sobą, z członkami swoimi i może nie wybrać po prostu Rady Ministrów w określonym terminie. I wtedy mamy jeszcze na szczęście w zanadrzu trzeci krok, procedura trzeciego kroku. Znowu wracamy do prezydenta. Prezydent jest znowu jako pierwszy, tak jak to było w pierwszym kroku. Prezydent znowu w ciągu 14 dni powołuje prezesa Rady Ministrów, na jego wniosek ministrów odbiera przysięgę od niego. Sejm znowu udziela lub nie wotum zaufania temu nowemu rządowi. Znowu w takie same mamy tutaj obostrzenia, czyli tylko, że tutaj mamy większość głosów już bez tego słowa bezwzględną i jedna druga ustawowej liczby posłów musi być. No i tutaj, jeżeli ta procedura zawiedzie, czyli jeżeli znowu się nie uda udzielić wotum zaufania nowemu rządowi, no to mamy tutaj wtedy to miejsce, nie udziela Radzie Ministrów wotum zaufania Sejm, to wtedy prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory. Czyli prezydent wtedy dochodzi do wniosku, że Sejm nie jest w stanie się porozumieć, nie jest w stanie się dogadać, trzeba zmienić skład Sejmu w takim razie i zarządza nowe wybory. Mamy rozwiązanie naszego parlamentu. No i liczymy na to, że nowy Sejm w nowym składzie będzie bardziej, powiedzmy, że ugodowy i będzie w stanie wyłonić rząd, czyli zgodzić się na jakiegoś premiera, na jakiegoś prezesa Rady Ministrów i jego ministrów. Tak wygląda procedura trzech kroków powoływania rządu
w tak zwanych trzech krokach. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, najczęściej to się kończy na kroku pierwszym, czyli udaje się wyłonić rząd bez tutaj perturbacji jakichś większych. Zobaczmy, jak funkcjonuje Rada Ministrów. Rada Ministrów to oczywiście jej szef, czyli prezes Rady Ministrów, zwany premierem, i wiceprezesi, czyli jego zastępcy, wiceprezesi Rady Ministrów. Tu mamy adnotację, prezes i wiceprezes Rady Ministrów może pełnić też funkcję ministra. No właśnie, bo oprócz tych, którzy zarządzają w Radzie Ministrów, czyli prezesa i wiceprezesów, mamy samych ministrów. Ministrów możemy podzielić na ministrów resortowych, czyli takich ministrów, którzy dysponują danym ministerstwem, czyli resortem, kierują tym resortem. To są tak zwani ministrowie resortowi, czyli na przykład minister sportu, minister edukacji i tak dalej, kultury i tak dalej, i tak dalej. Oraz mogą być też ministrowie bez teki, czyli tacy, którzy nie mają przydzielonego resortu żadnego, nie kierują żadnym wydziałem, żadnym ministerstwem, ale sprawują funkcje takie, powiedzmy, że pomocnicze. Premier określa ich zadania już w osobny sposób. No i jeszcze w skład Rady Ministrów wchodzą przewodniczący różnych komitetów. Mamy na przykład takie komitety jak Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, mamy Sekretariat Europejski i Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. To są również ludzie, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów w naszym kraju. Niestety będziesz musiał do matury umieć wymienić wszystkich naszych szefów rządów, czyli wszystkich premierów. Będziesz musiał wiedzieć, kiedy oni rządzili i będziesz musiał też wiedzieć, jak wyglądali. Czyli tutaj trochę nauki przed nami, ale na pewno sobie damy radę. W osobnym miejscu pokażę Ci wszystkie twarze zebrane, wszystkie twarze premierów zebrane na jednym slajdzie, to za chwilkę. Na razie zobaczmy, jak to wyglądało chronologicznie. Patrzymy oczywiście od momentu obalenia PRL-u, czyli od roku 1989. Tak sobie umownie zaznaczmy tą datę obalenia PRL-u, czyli pierwszym naszym premierem wtedy był Tadeusz Mazowiecki w latach 89-91. Następnym premierem był Jan Krzysztof Bielecki, w roku 91 objął tę funkcję i tylko w tym roku był premierem. Po nim premierem był Jan Olszewski w latach 91-92. Następnie objął szefostwo rządem Waldemar Pawlak. Później mamy pierwszą kobietę na stanowisku premiera, Hannę Suchocką, w latach 92-93. Kolejnym premierem ponownie jest Waldemar Pawlak, to już drugi raz ta sama osoba, w latach 93-95. Zastąpił go na tej funkcji Józef Oleksy, lata 95-96. Kolejny premier to Włodzimierz Cimoszewicz, lata 96-97. Jego, powiedzmy, urzędowanie przerwała powódź, a raczej zachowanie Cimoszewicza podczas tej powodzi dosyć nieodpowiedzialne. Potem mamy okres, powiedzmy, że pewnej ciągłości na tym stanowisku, bo mamy aż czteroletnie urzędowanie Jerzego Buzka w fotelu premiera. Kolejny premier to Leszek Miller. Pamiętaj, że za jego właśnie urzędowania Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. On ustąpił z tej funkcji dzień po, czyli 2 maja 2004 roku, bo chciał się znaleźć w podręcznikach historii, jak powiedział, więc do końca trzymał się tego fotela. Następnym premierem był Marek Belka. Tutaj widzimy, że przywodził dwóm rządom w latach 2004-2005. W roku 2005 premierem został Kazimierz Marcinkiewicz. Pozdrawiam nauczycieli fizyki, bo właśnie on do nich też się zaliczał wcześniej. W 2006 roku funkcję premiera objął Jarosław Kaczyński, w 2007 Donald Tusk i tu mamy znowu długie rządy Donalda Tuska, najpierw czteroletnie, później znowu kolejny rząd Tuska w latach 2011-2014, aż Tusk opuścił nasz kraj i wyjechał sprawować ważne funkcje w Unii Europejskiej. Jego następczynią została Ewa Kopacz, to jest kolejna kobieta na tym urzędzie, lata 2014-2015. Później mamy znowu kobietę, Beatę Szydło i aktualnym naszym premierem jest to na to pan Mateusz Morawiecki, od roku 2017 urzędujący, ale też już jego rząd zmieniał się w tym czasie. No dobrze, teraz zobaczmy ich fotografie, ich właśnie zdjęcia. Tak jak powiedziałem, musisz je znać do matury. Czyli mamy tutaj po kolei zaznaczone twarze na osi czasu.
podpisane, te osoby są z imienia, nazwiska, mamy napisane od kiedy do kiedy konkretnie rządzili. Wystarczą nam lata, nie musimy się użyć dokładnie dat dziennych, ale od którego roku do którego roku dany premier urzędował, to jest wiedza, z której możesz być kiedyś sprawdzony, na przykład przez arkusz maturalny, także warto sobie zapamiętać. I tak jak powiedziałem, ktoś też może dać zadanie, gdzie będzie fotografia z twarzą premiera i też trzeba będzie umieć odpowiedzieć, jak się nazywa dana postać. Także tutaj polecam nauce. Na górze mamy lata po kolei zaznaczone. Co jest ciekawe, to to, że nasze społeczeństwo bardzo często w latach 90. zmieniało swoje preferencje polityczne. To sprawiło, że mówi się o rządach w naszym kraju w kategoriach takiego właśnie wahadła. Wahadło polityczne, czyli wahadło, tak jak wahadło od zegara, chociażby zmienia swoje położenie systematycznie. Raz się wychyla w jedną stronę, raz w drugą stronę. I tak samo można to zaobserwować, jeżeli chodzi o zmiany poglądów politycznych wyborców w naszym kraju, bo do roku 89 mieliśmy rządy lewicowe, rządy partii komunistycznej, PZPR-u. No i wahadło się oczywiście odchyliło po obaleniu PRL-u w stronę prawą, w stronę poglądów prawicowych i mamy rząd Mazowieckiego, Pieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej, no i prezydenturę Wałęsy, który też się z tego obozu wywodził. No ale potem nagle się okazało, że ludzie byli zawiedzeni przemianami, rozczarowani, nie tak sobie wyobrażali wolność i demokrację i to wahadło polityczne wraca znowu na lewą stronę, dlatego że wyborcy idą na wybory i wybierają ponownie środowisko postkomunistyczne do rządzenia naszym krajem i to zarówno w parlamencie, jak i na urzędzie prezydenta, bo widzimy, że Kwaśniewski Aleksander zostaje prezydentem wtedy, mamy rząd koalicji lewicowej, SLD między innymi w tej koalicji się znalazło, więc mamy znowu zwrot ku poglądom lewicowym. Po rządach SLD, PSL mamy znowu odchył w prawo, poglądy prawicowe zwyciężają i wahadło zmierza w prawo polityczne, mamy rządy Buzka czteroletnie, po jego rządach konsekwentnie wahadło zmierza w lewo, wyborcy wybierają ponownie lewicowych polityków na najważniejsze stanowiska i w Sejmie, i rząd jest lewicowy, no i prezydentem dalej jest Kwaśniewski, czyli lewicowy polityk. No i w 2005 roku wahadło ruszyło w prawo i tak na razie zostało po prawej stronie, czyli ostatnie 15 lat mamy już sytuację bardziej stabilną, czyli rządy polityków raczej prawicowych, czyli mamy i jeżeli chodzi o prezydenturę, to mamy polityków raczej prawicowych i jeżeli chodzi o urząd premiera, czy w ogóle partie, które zwyciężają w Sejmie. Także tutaj mamy taką sytuację, takie zjawisko wahadła, czyli zmienne nastroje naszych wyborców, ale to pierwsze 15 lat, powiedzmy, trzeciej RP tak wyglądało, a drugie 15 lat jak na razie wygląda już inaczej, czyli jednoznacznie zwyciężają politycy raczej prawicowi. Obecna Rada Ministrów z roku 2020, też warto sobie przypomnieć te twarze, które być może już widziałaś w telewizji, w internecie. Oczywiście premiera, myślę, że dobrze kojarzymy z twarzy. Pan Piotr Gliński też powinien być znany, dosyć często się pojawia w telewizji czy w internecie. Nasz minister kultury, dziedzictwa narodowego, a przy okazji wicepremier, czyli wiceprezes Rady Ministrów. Pan Jacek Sasin, kolejny wiceprezes Rady Ministrów. Następny wiceprezes to Jarosław Gowin, też dosyć znany polityk w naszym kraju, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Warto pamiętać twarz, nazwisko ministra spraw zagranicznych, czyli Jacka Czaputowicza. To on odpowiedzialny jest za relacje Polski z zagranicą. Kogo tu jeszcze mogę polecić waszej uwadze? Na pewno warto sobie pamiętać tego pana Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, no, z uwagi na sytuację, jaką mamy na świecie i w Polsce obecnie. Najbardziej chyba zapracowany minister obecnie. Warto zapamiętać pana Zbigniewa Ziobro, bo jest ministrem sprawiedliwości, bardzo ważny resort. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, były nauczyciel.
Jeszcze tutaj kogo moglibyśmy polecić uwadze? A, no jeszcze pana Mariusza Błaszczaka oczywiście, to minister obrony narodowej. To też resort, o którym jest dosyć często w mediach głośno. To są ci najważniejsi chyba członkowie, najbardziej znani, najbardziej rozpoznawalni członkowie rządu naszego obecnego. Tutaj jeszcze mamy szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka, który również dosyć często się pojawia właśnie w mediach, no, z racji swojej funkcji jako właśnie szef kancelarii prezesa Rady Ministrów. Rada Ministrów wykonuje tak naprawdę dwa rodzaje zadań. Po pierwsze, rządzi krajem, czyli wprowadza w życie różnego rodzaju rzeczy, tworzy rozporządzenia, stara się potem wprowadzić w życie rozwiązania, które sama wymyśla. A z drugiej strony mamy administrowanie krajem, czyli zarządzanie różnymi służbami, różnymi wydziałami, różnymi instytucjami, czyli stąd taki schemat rządzenie i administrowanie. Rząd, czyli Rada Ministrów, to może być rząd większościowy albo rząd mniejszościowy. Jeżeli mamy rząd, który ma poparcie większości Sejmu w parlamencie, to mówimy, że istnieje rząd większościowy. Po prostu taki rząd jest bezpieczny, dlatego że taki rząd jest trudny do odwołania, ciężko jest tutaj przeforsować jakieś wotum nieufności wobec takiego rządu czy jego członków, no bo Sejm, jeżeli popiera w większości ten rząd, no to nie będzie takiego wniosku o wotum nieufności przegłosowywał. Natomiast rząd mniejszościowy to już jest sytuacja bardziej kryzysowa, dlatego że jest to taki rząd, który nie ma większości poparcia w Sejmie, czyli to jest rząd, który musi liczyć na łaskę po prostu posłów, bo w każdej chwili tak naprawdę posłowie mogą ten rząd odwołać, dlatego że nie ma na tylu, nie ma tak dużej ilości zwolenników tego rządu w Sejmie, żeby można mówić o takiej stabilności i bezpieczeństwie członków rządu. I takie rządy mniejszościowe w Polsce na przykład w ostatnich latach to rząd Marka Belki, to rząd Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. To były rządy mniejszościowe i te rządy, no na przykład ten właśnie ostatni rząd Jarosława Kaczyńskiego, no musiał ustąpić i skończyło się to też wcześniejszymi wyborami do parlamentu po zaledwie dwuletnim okresie urzędowania posłów i senatorów. Także tutaj rząd mniejszościowy to zawsze ryzyko upadku takiego rządu, wczesnego upadku i zawsze ryzyko też wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Zobaczmy teraz, jak wygląda to rządzenie rządu, co to są za sprawy, którymi się rząd zajmuje. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną, czyli rząd załatwia sprawy wewnątrz kraju, zarządza sprawami Polaków tu i teraz oraz prowadzi politykę zagraniczną, czyli stara się utrzymywać relacje z innymi państwami, stara się utrzymywać relacje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Unia Europejska, ONZ i inne tego typu. Oprócz tego zapewnia rząd wykonanie ustaw, bo ustawy to jest oczywiście jakieś prawo, natomiast żeby to prawo mogło być zastosowane, no to najczęściej potrzebuje ustawa rozporządzeń i to właśnie też robi rząd, czyli te rozporządzenia wydaje. Każdy minister ma prawo takie rozporządzenie wydać i w ten sposób wprowadzić daną ustawę, właśnie to prawo z tej ustawy wprowadzić w życie, żeby ono obowiązywało już konkretnie na jakich zasadach, kto ma to prawo wykonywać, kiedy, skąd ma wziąć pieniądze na to i tak dalej, i tak dalej. Kolejne zadanie rządu to koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rządowej, czyli cała masa urzędników jest podpięta tutaj pod administrację naszą krajową, no i rząd kieruje tymi urzędnikami, sprawdza, koordynuje pracę tych ludzi. Następna funkcja rządu to ochrona interesów Skarbu Państwa, czyli rząd realizuje też politykę finansową, mamy Ministerstwo Finansów, tutaj mamy dbanie o stabilność złotego, stabilność systemu finansowego w naszym kraju, gospodarki. Oczywiście też chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa finansowego kraju, o budżet naszego kraju, więc to wszystko jak najbardziej tutaj mamy wypisane. No i właśnie rząd też uchwala budżet, projekt budżetu, znaczy uchwala, no, proponuje projekt budżetu państwa, potem Sejm uchwala ten budżet lub nie, udzielając lub nie absolutorium właśnie, czyli
rząd musi opracować na każdy rok projekt wydatków i dochodów państwa, czyli budżetu właśnie, uwzględniając różne rzeczy, jakie mogą się wydarzyć, na przykład właśnie epidemię, tak jak to mamy w roku 2020. Rząd powinien zabezpieczyć środki finansowe na różne rzeczy, również na te, które są nieprzewidziane, czyli taką pulę też odłożyć, powiedzmy, pieniędzy na czarną godzinę. Oprócz tego rząd zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, czyli tutaj chodzi właśnie o to, żeby prawo było przestrzegane, żeby grupy przestępcze nie hulały po naszym państwie, żeby nikt nas nie najechał z zewnątrz, żeby nam ktoś tutaj wojną nie zagroził, czy jakimś innym kryzysem zewnętrznym, więc to jest również zadanie rządu. No i zawieranie, wypowiadanie umów międzynarodowych, to jest związane już z tą polityką zagraniczną i chyba dosyć oczywiste. Prezes Rady Ministrów ma też szereg zadań do wykonania. Przede wszystkim reprezentuje Radę Ministrów, kieruje pracami tejże Rady, może wydawać, tak jak każdy minister, rozporządzenia, zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów, koordynuje pracę członków rządu, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym, czyli nad gminami, nad powiatami, nad województwami, no i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej, o której później jeszcze też będziemy mówić troszeczkę więcej. Czyli to jest taki szef po prostu Rady Ministrów. Z kolei taki pojedynczy minister to kieruje najczęściej jakimś resortem, jakimś działem administracji. Może wydawać rozporządzenie, jak już wiemy. Może też wydawać zarządzenia, to jest kolejny rodzaj dokumentu. Może też podejmować decyzje administracyjne. Oprócz tego, tak jak wspomniane było, już kieruje najczęściej jakimś wydziałem, resortem. I może inicjować, opracować politykę rządu w zakresie swojego resortu, czyli na przykład minister edukacji narodowej opracowuje politykę związaną ze szkolnictwem, z edukowaniem w naszym kraju. Jakieś reformy może przeprowadzać, na przykład czasami też większe lub mniejsze. Oprócz tego kieruje, nadzoruje, kontroluje organy mu podległe, czyli różnego rodzaju urzędy, instytucje, współdziała z innymi ministrami. Na przykład jeżeli chce zrobić reformę, to powinien dostać pieniądze na to, czyli musi współpracować z Ministerstwem Skarbu chociażby, no i współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, no bo na przykład jeżeli się trzymamy tego resortu edukacji, no to taka reforma edukacji wymaga współpracy z samorządem terytorialnym, bo to samorząd terytorialny później musi przeznaczać pieniądze na wykonanie na przykład tejże reformy. Oprócz tego musi współdziałać taki minister czasami z organizacjami zawodowymi, czyli na przykład ze związkami zawodowymi, poszczególnych grup zawodowych, ze stowarzyszeniami też. Tutaj mamy porównanie kompetencji prezydenta i kompetencji rządu. Myślę, że sam możesz przeanalizować sobie lub sama możesz przeanalizować sobie ten slajd. Nie będziemy tutaj czytać tego, co jest napisane, ale ten slajd pokazuje właśnie różnicę pomiędzy uprawnieniami prezydenta i uprawnieniami Rady Ministrów, czyli rządu, po to, żebyśmy mieli takie wyobrażenie, dlaczego mamy prezydenta i premiera, dlaczego nie mamy tylko jednego z nich, dlaczego są te dwa urzędy rozdzielone i obecne niezależnie od siebie bardzo często. No to jak najbardziej zostawiam później do analizy, można później sobie do tego momentu wrócić, a my idziemy dalej. Kiedy następuje rozwiązanie Rady Ministrów? Kiedy kończy się kadencja parlamentu, czyli nie ma czegoś takiego w Polsce jak kadencyjność rządu, nie ma kadencji rządu, premiera czy ministra, tak jak na przykład jest kadencja prezydenta czy kadencja parlamentu, to nie ma czegoś takiego w stosunku do rządu. Natomiast za każdym razem, kiedy się kończy kadencja parlamentu i są wybory parlamentarne, to rząd musi się podać do dymisji i jest wyłaniany nowy. Oczywiście może być dalej ten sam premier wybrany, który był wcześniej, ale musi nastąpić właśnie tutaj zakończenie urzędowania jednego składu rządu i wybór nowego składu rządu. No właśnie, tutaj nie ma brak wotum zaufania, czyli drugim takim sposobem rozwiązania Rady Ministrów jest na samym początku tworzenia się rządu, w tym pierwszym kroku na przykład, nie? Kiedy mówiliśmy o tworzeniu się rządu, kiedy Sejm nie udzieli wotum zaufania na samym początku już nowemu rządowi, no to rząd też musi się podać do dymisji cały. Tak naprawdę jeszcze zanim na dobre zacznie urzędować, już musi się wycofać z tych funkcji. Kolejny sposób na rozwiązanie Rady Ministrów to jest udzielenie wotum, przegłosowanie wotum nieufności w Sejmie wobec premiera lub rządu, więc mamy tutaj taką sytuację, że rząd już pracuje jakiś czas, ale parlamentarzyści uznają, że źle rządzi premier i wtedy mogą zgłosić wotum nieufności do tego premiera. No i jeżeli to wotum nieufności uzyska większość
głosów, to wtedy premier musi się podać do dymisji, a wraz z nim cały rząd. Może też premier sam zrezygnować z tej funkcji i wtedy też cały rząd się musi rozwiązać, czyli Rada Ministrów wtedy ulega rozwiązaniu. Może nastąpić śmierć premiera i wtedy też cały rząd ulega rozwiązaniu. No i ewentualnie jeszcze premier może być skazany wyrokiem Trybunału Stanu, czyli instytucji, która też stoi na straży tutaj, powiedzmy, że konstytucji i tego, co robi nasz premier, więc taki wyrok również kasuje cały rząd. Co to jest rekonstrukcja Rady Ministrów? Rekonstrukcją nazywamy zmianę składu Rady Ministrów, czyli w którymś momencie premier może uznać, że jednak jego minister nie sprawdza się w roli, jaką mu przydzielił premier, więc może chcieć tego ministra wymienić na inną osobę. I takie zmiany personalne w rządzie nazywamy właśnie rekonstrukcją Rady Ministrów. Taka rekonstrukcja następuje wtedy na przykład, kiedy zostanie przegłosowane w Sejmie wotum nieufności wobec jakiegoś ministra. Załóżmy, że minister edukacji takie wotum nieufności otrzyma i większość posłów zagłosuje za, to wtedy premier musi podziękować za współpracę temu ministrowi i na to miejsce wybrać inną osobę. Czyli to jest już rekonstrukcja Rady Ministrów. Druga sytuacja, kiedy minister sam zrezygnuje z tej funkcji, no i trzeba go zastąpić inną osobą, no i może też być odwołany przez premiera, czyli premier sam może stwierdzić, no zawiodłem się na tobie, na przykład tak, chcę, żebyś ustąpił z mojego rządu i na twoje miejsce mam inną osobę już przygotowaną. No i tutaj też, jak widzicie, za każdym razem, kiedy jest rekonstrukcja rządu, to teczki ministerialne nowe zawsze wręcza prezydent, bo to on desygnuje właśnie premiera i ministrów. Jaki rodzaj odpowiedzialności ponosi Rada Ministrów? Jest to odpowiedzialność polityczna, czyli parlamentarna, a więc właśnie odpowiedzialność przed parlamentem, czyli ta odpowiedzialność polega na tym, że Sejm może zgłaszać wotum nieufności wobec członków rządu. No i tutaj widzimy, że wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu zgłasza 46 posłów co najmniej. Co to znaczy konstruktywne wotum nieufności? Jeżeli zgłaszamy wotum nieufności wobec ministra, no to ono może być po prostu zwykłym wotum nieufności, czyli odwołujemy kogoś i niech się premier teraz martwi, kto będzie jego następcą. Natomiast konstruktywne wotum nieufności jest wtedy, kiedy chcemy na przykład odwołać premiera. No i konstruktywne wotum nieufności polega na tym, że chcemy odwołać daną osobę, ale od razu musimy zaproponować, kto ma być na jego miejsce powołany. Na tym polega konstruktywne wotum nieufności. Tak jak konstruktywna krytyka, czyli krytykujemy u kogoś coś, ale mówimy od razu, co ma zrobić, żeby coś zmienić na lepsze u siebie. Czyli tutaj mamy analogiczną sytuację. Głosowanie większością bezwzględną następuje po co najmniej 7 dniach od wniosku o właśnie takie wotum nieufności, czyli wotum nieufności wymaga większości bezwzględnej, czyli 50% plus jeden głos co najmniej musi być za i widzimy, że głosowanie się musi odbyć w ciągu co najmniej tygodnia od złożenia wniosku o takie wotum nieufności. No i następne wotum nieufności, jeżeli na przykład będzie zgłoszone wotum nieufności wobec rządu, ale rząd się obroni, to wotum nie uzyska tej większości wymaganej, to kolejne wotum nieufności można zgłosić dopiero po 3 miesiącach od wcześniejszego głosowania i to na wniosek już tym razem aż 115 posłów, a nie 46 jak za pierwszym razem. Jaką odpowiedzialność ministrowie mają? Bo przedtem mówiliśmy o odpowiedzialności całego rządu, teraz no, minister ma odpowiedzialność polityczną, czyli tak samo przez wotum nieufności wobec ministra taki wniosek o zgłoszenie wotum nieufności musi podpisać co najmniej 69 posłów. Głosowanie większością bezwzględną również następuje również po 7 dniach co najmniej od złożenia wniosku i następne wotum również po 3 miesiącach od wcześniejszego i też na wniosek co najmniej 115 posłów, czyli bardzo podobna sytuacja, tylko tutaj liczba jest nieco inna, prawda, tych posłów zgłaszających to wotum nieufności, ten wniosek. No właśnie, administracja rządowa, mówiłem, że jeszcze wrócimy do tego wątku i następuje to teraz. Administracja rządowa, czyli naczelne organy administracji rządowej. Administracja rządowa to cała armia urzędników, która pomaga rządowi w zarządzaniu krajem. I pamiętaj, że naczelnymi organami administracji rządowej, powołanymi właśnie przez prezydenta naszego kraju lub przez Sejm, są Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie. To są naczelne organy administracji rządowej. Naczelne organy. Oprócz naczelnych organów mamy jeszcze organy centralne,
No i do organów centralnych administracji rządowej, powoływane są przez te organy naczelne, należą inspekcje, różnego rodzaju urzędy regulacyjne, urzędy wydające licencje, urzędy standaryzacyjne, certyfikacyjne, urzędy nadzorcze, urzędy wykonujące specjalne zadania publiczne, urzędy świadczące usługi publiczne. To są urzędy centralne, czyli mieliśmy naczelne organy administracji rządowej, mamy teraz przed sobą organy centralne administracji rządowej. No właśnie, i teraz zobaczmy jeszcze, jak wygląda administracja rządowa na szczeblu lokalnym, no bo rząd znajduje się w Warszawie, ale żeby rządzić krajem, potrzebuje również przedstawicielstwa lokalnego, czyli mamy administrację rządową i ona się dzieli na szczeblu lokalnym na administrację zespoloną i niezespoloną. Administracja zespolona jest podporządkowana wojewodom, czyli podlega każdemu wojewodzie. Natomiast administracja niezespolona podlega organom naczelnym lub centralnym, czyli tym, które przed chwilą sobie wymienialiśmy. Taka jest różnica. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają organy rządowej administracji zespolonej. To są takie organy, które łatwo zapamiętać, jeżeli się przyjmie taki prosty klucz. To są organy, które mają w nazwie słowo komendant albo wojewódzki inspektor. To są takie chyba najłatwiej w ten sposób zapamiętać, czyli komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Policji, no, kurator oświaty akurat tutaj się trochę wyłamuje w nazewnictwie, wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i tak dalej, tak dalej. Mamy jeszcze wojewódzkiego lekarza weterynarii i wojewódzkiego konserwatora zabytków. To są organy rządowej administracji zespolonej, czyli podległej wojewodzie. Natomiast zobaczmy, jak wyglądają nazwy organów administracji rządowej niezespolonej. I tutaj już nazewnictwo jest nieco inne, zwróć uwagę. To są szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, komendanci uzupełnień, dyrektorzy, komendanci oddziałów Straży Granicznej, okręgowi inspektorzy, to akurat jest coś, co nas może zmylić, państwowi graniczni inspektorzy i dyrektorzy. Czyli mamy tutaj więcej dyrektorów, prawda, niż inspektorów, tak jak to było w poprzednim slajdzie. No i tutaj też trzeba wiedzieć, który organ należy do administracji zespolonej, a który do niezespolonej, niestety, więc to też do nauki dla nas. A skoro mówimy o administracji, która podlega wojewodzie, to zobaczmy też do tego urzędu. Na zdjęciu prezentuje się nam wojewoda opolski, pan Adrian Czubak. On rezyduje sobie w urzędzie wojewódzkim w Opolu, znajduje się on przy ulicy Piastowskiej. No ale tak ogólnie wojewoda, pamiętaj, że jest powoływany i odwoływany przez premiera, czyli prezesa Rady Ministrów, a więc wojewoda nie należy do struktur samorządu terytorialnego, bo w samorządzie terytorialnym to sami mieszkańcy lokalnie mieszkający na jakimś terenie wybierają swoich przedstawicieli, a on jest wybierany i odwoływany przez premiera, a więc przez władzę centralną, czyli jest tutaj tym elementem władzy centralnej. Jest przedstawicielem Rady Ministrów właśnie na terenie województwa, czyli to jest człowiek premiera tak naprawdę. Jest zwierzchnikiem administracji zespolonej, to już wiemy, i nadzoruje działalność samorządu terytorialnego. Nadzoruje, ale nie jest jego tak naprawdę członkiem. Czyli on jest po to, żeby kontrolować samorząd terytorialny, czyli gminy, powiaty, województwa. Pamiętaj, że w samorządzie terytorialnym na poziomie województwa tym najważniejszym człowiekiem jest marszałek województwa. Wojewoda z kolei jest po to, żeby nadzorować działalność samorządu terytorialnego między innymi. No i reprezentuje też Skarb Państwa na terenie województwa. No jakie ma zadania wojewoda? Przede wszystkim dostosowuje cele polityki rządu do warunków lokalnych, czyli to on najlepiej powinien wiedzieć, na ile się uda jakąś reformę zrobić w danym terytorium, w danym województwie, czy to województwo jest biedne, czy bogate, czy ma problemy natury społecznej, czy natury jakiejś innej, gospodarczej, więc on dostosowuje te cele polityki. Koordynuje, kontroluje wykonywanie zadań przez organy administracji rządowej i samorządowej, czyli tutaj widzimy, jest takim pośrednikiem pomiędzy właśnie władzą centralną, czyli rządem, a władzą samorządową, czyli gminą, powiatem, województwa. Kieruje działaniami związanymi z bezpieczeństwem, zdrowiem, życiem i mieniem obywateli, czyli on na przykład może zlecać kontrolę, żeby chronić bezpieczeństwo obywateli. Najczęściej po różnych kataklizmach takie kontrole wojewoda zleca. Jak się zawali jakaś większa hala, zginą ludzie, kiedy na przykład jest jakaś powódź,
jakaś inna rzecz, która zagraża życiu obywateli, więc to też jest działanie wojewody, zapobiega nadzwyczajnym zagrożeniom właśnie, czyli on też powinien dbać o to, aby nie dochodziło do katastrof na terenie województwa. Też musi dbać wojewoda o bezpieczeństwo i obronność kraju, szczególnie województwa, które są przy granicy zewnętrznej państwa. No, reprezentuje rząd, to już mówiliśmy, na terenie województwa, no i może wydawać zarządzenia i rozporządzenia jako prawo miejscowe tutaj, czyli nie prawo obowiązujące w całej Polsce, tylko prawo obowiązujące na terenie danego województwa. Takie są zadania wojewody. Zobaczmy jeszcze raz, żeby nam się to wszystko nie pomieszało, schemat przedstawiający naszą administrację publiczną. Mamy administrację rządową, centralną, mamy, czyli rząd, urzędy centralne, mamy też na terenie województwa zespoloną, która podlega wojewodzie, i niezespoloną, która podlega poszczególnym ministrom, urzędom centralnym, na przykład właśnie te urzędy wszystkie, o których sobie mówiliśmy, a oprócz tego jeszcze obok istnieje, jak widzisz, zupełnie niezależnie od tego, co tutaj mamy tym szarym raczej tłem, wypełnione administrację samorządową, czyli właśnie władze samorządowe na terenie gminy, powiatu czy województwa. Służba cywilna to jest z kolei kolejna rzesza urzędników, której zadaniem jest wykonywanie zadań administracji rządowej. Niezależnie od tego, kto nami rządzi, oni powinni wykonywać wszystkie zadania jak najlepiej, bezstronnie, czyli powinni to być ludzie apolityczni, nie związani z żadną konkretną partią, powinni po prostu służyć naszemu państwu, interesowi naszego kraju. I tutaj widzimy, że na czele tej służby cywilnej jest premier, jemu podlega szef służby cywilnej, a z kolei szef służby cywilnej dysponuje całym korpusem służby cywilnej, czyli pracownikami i urzędnikami, którzy wspomagają rząd w wykonywaniu prawa, w stosowaniu go w praktyce na terenie całej Polski. Urzędnicy szczebla centralnego to przede wszystkim Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa wszystkie po kolei, urzędy centralne. Oprócz tego przedstawiciele rządowej administracji terenowej, tej zespolonej i niezespolonej. Natomiast nie wchodzą w skład służby cywilnej pracownicy samorządu terytorialnego, ponieważ to jest odrębna władza, władza samorządowa, władza niezależna w wielu momentach od władzy centralnej. Dlatego tutaj mamy to podkreślenie. Nie wchodzą ci pracownicy samorządu terytorialnego w skład służby cywilnej. Zadania służby cywilnej, zobaczmy, rozpisane tutaj przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo obywateli, na przykład sprawdzają, czy produkty nam nie zagrażają, jakie są sprzedawane w sklepach, dbałość o standardy handlowe różnego rodzaju, czyli na przykład o to, żeby były jakieś normy przestrzegane podczas budowy domów, dróg itd., itd. Mamy pomoc Polakom za granicą, tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych się włącza w tą służbę cywilną, mamy ochronę praw konsumentów, czyli właśnie prawo do reklamacji, do zwrotów, prawo na przykład do wypowiedzenia umowy zawartej poza siedzibą firmy, mamy rozbudowę dróg i kolei i wspieranie różnych innowacyjnych działań badawczych w różnych sektorach tutaj nauki. To są zadania służby cywilnej. Pracownik służby cywilnej to musi być obywatel polski, niekarany, który ma opinię nieposzlakowaną, czyli nie ma tutaj na sumieniu jakichś zatargów z prawem, z policją czy z innymi służbami porządkowymi. Musi mieć jakieś kwalifikacje, które go predysponują do wykonywania tej funkcji w danym urzędzie. No i powinien być apolityczny, czyli tak jak wspominaliśmy, nie powinien należeć do żadnej partii, nie powinien manifestować swoich poglądów politycznych czy sympatii. Jak oceniana jest służba cywilna w Polsce? Zobaczmy, tutaj taki mamy przed sobą wykres. Uszeregowanie zawodów ze względu na pozytywne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej. No i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla są dosyć mizernie oceniani, jak widzisz, ale to już raczej polecam własnej analizie naukowcy i pielęgniarki, nauczyciele, co ciekawe, to są pierwsze trzy miejsca w tymże badaniu. Jakie z tego wnioski płyną, to już sam lub sama musisz wyciągnąć. Na pewno daje do myślenia ta ocena. Ponieważ różne macie wersje podręczników, to też na koniec jeszcze pokazuję wam zadania, które warto sobie zrobić. Sprawdźcie, czy umiecie je wykonać. To są zadania na końcu tego tematu poświęconego władzy wykonawczej, naszemu rządowi. To jest pierwsza strona. Jeżeli nie masz tego wydania, to możesz skorzystać z tej strony. I druga strona wygląda tak.
Także zapraszam i życzę powodzenia.